Dzień dobry, nazywam się Małgosia Brezę-Stanisławska, jestem psychologiem Fundacji Iskierka. Chciałam Państwu opowiedzieć o różnych projektach właśnie w obszarze wsparcia psychologicznego, które Fundacja realizuje właśnie dla Was. Pierwszym takim bardzo ważnym projektem jest bezpośrednie wsparcie psychologiczne, które udzielane jest na oddziałach onkologii, ale także w postaci takich indywidualnych konsultacji bądź konsultacji online czy telefonicznych. Jeśli oceniacie, czy jeśli macie takie poczucie, że Wy bądź Wasze dzieci, które chorują na chorobę onkologiczną albo też zdrowe rodzeństwo potrzebujecie, wymagacie jej wskazania do takiej konsultacji, bardzo proszę o kontakt bezpośrednio ze mną. Mój numer jest dostępny na stronie internetowej Fundacji. Terapię psychologiczną można również refundować z środków zgromadzonych na subkontach, które prowadzi Fundacja Iskierka. Wsparciem obejmujemy całą rodzinę, także taka terapia może być refundowana zarówno jeśli chodzi o pacjenta, czyli dziecko, które choruje na chorobę nowotworową, ale także Wasza jako rodziców bądź zdrowego rodzeństwa. Bardzo ważnym też takim naszym projektem jest projekt Onkoporadnika. Jest to projekt, który obejmuje kilkanaście filmów poświęconych tematyce różnych takich psychologicznych aspektów choroby onkologicznej. Są to takie tematy, takie obszary, jak w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o chorobie, w jaki sposób tłumaczyć mu w ogóle tę sytuację szpitalną, jak ogarniać te swoje emocje, emocje dziecka, w jaki sposób pracować ze zdrowym rodzeństwem, jak je wspierać, tak jak w ogóle budować systemy wsparcia. Jest to bardzo wyjątkowa baza wiedzy, ponieważ ten projekt oprócz eksperta, który prezentuje konkretne treści właśnie w obszarze psychologicznego wsparcia, zawiera też wypowiedzi kilkunastu rodziców, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, dzielą się tym, co u nich się sprawdziło, jakie oni mieli trudności, co im pomagało w radzeniu sobie. Jest to taki przekaz bezpośrednio od rodzica do rodzica. Materiały dostępne są w formie wideo na kanale Fundacji Iskierka. Możecie bezpośrednio wejść na YouTube, wpisać Fundacja Iskierka, znaleźć nasz kanał. Filmy dostępne są w formie dwóch playlist. Można też wejść na naszą stronę. W zakładce projekty Onkoporadnik znajdują się materiały filmowe i linki do podcastów. Oprócz wydawnictw, o których wspominałam, bardzo ciekawym wydawnictwem jest również seria książek Jedzonko. Nie jest to stricte książka z obszaru wsparcia psychologicznego, natomiast jest to seria, która zawiera różne ciekawe przepisy i porady w zakresie żywienia dzieci z chorobą nowotworową. Napisana jest przez Kasię Stankow, onkorodzica, onkomamę oraz dietetyka, który specjalizuje się właśnie w żywieniu dzieci z chorobą nowotworową. Nie jest to stricte projekt psychologiczny, ale czemu mówię o nim tutaj? Ponieważ w Fundacji wychodzimy z założenia, że każde takie wsparcie informacyjne dla Was, dla Państwa jako rodziców służy temu, żebyście się czuli bardziej sprawczy, skuteczni, radzili sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które mają miejsce w trakcie leczenia, a więc tak naprawdę oddziałuje również na sferę psychologiczną. Książki z przepisami dostępne są w naszym sklepie, natomiast dla rodziców, dla Was jako rodziców dzieci z chorobą nowotworową są dostępne bezpłatnie. Żeby otrzymać taki egzemplarz, prosimy o kontakt z biurem fundacji. Natomiast jeśli nie jesteście w tej grupie rodziców dzieci z chorobą onkologiczną, możecie zakupić taką książkę, jednocześnie wspierając nasze działania. Bardzo dziękuję za uwagę.